Aloha dziewczyny, cześć, witajcie na Stosunkowo, to ja Maxi. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. A w dzisiejszym odcinku mam dla Was 7 rzeczy, których nigdy nie powinnyśmy robić dla naszych mężczyzn. Możecie ten odcinek potraktować jako swego rodzaju test i sprawdzić, na ile rzeczy z tych 7 pozwalacie sobie w Waszym życiu na co dzień, w Waszej relacji. O konsekwencjach porozmawiamy już za chwilę. Zapraszam. Dziewczyny, przechodzimy do tematu od razu. Nie ma co się rozdrabniać. Pierwszy podpunkt z mojej listy. Sprawdzajcie w Waszych rachunkach sumienia, czy się nie pojawia. U mnie pojawiał się wielokrotnie w moim życiu i powiem Wam, że zmiana akurat tego podpunktu działa bardzo, bardzo magicznie. Dostajemy dużo więcej szacunku, dostajemy w ogóle dużo więcej inwestycji, dostajemy takie traktowanie nas na serio. To, czego nam bardzo często brakuje, nie lubimy tego, kiedy ktoś bierze nas za pewnik, bo czujemy się niewidziane, czujemy się nieatrakcyjne, czujemy się często po prostu tak jakby, czy jestem, czy mnie nie ma, w zasadzie chyba nie ma to znaczenia. Boli nas to. Każdy z nas chce czuć, że jest ważny dla kogoś. A kiedy czujemy się ważny? Wtedy, kiedy ktoś nas szanuje, kiedy ktoś inwestuje, kiedy ktoś liczy się z naszym zdaniem, kiedy ktoś jest wtedy, kiedy my tego kogoś potrzebujemy. No ale jak dostać to wszystko? Kiedy? Uwaga! Zbrodnia numer 1. Nagradzamy brak konsekwencji konsekwencją. Nagradzamy brak inwestycji inwestycjami. Bo nam się wydaje, że jak będziemy dodawały więcej ciepła i pokażemy komuś, jak to jest prawdziwie kochać, jak to jest być tym partnerem, którym mój partner powinien być, to może go nauczę, jak ja sama będę właśnie tym partnerem. No niestety, dziewczyny, tak to nie działa. Chciałabym i byłoby to całkiem logiczne, ale nasza natura nie jest w ogóle logiczna, że kiedy my pokażemy konsekwencje, to dostaniemy ją z powrotem. Chcesz być zawsze wsparciem dla niego, ale on dla ciebie nie zawsze jest wsparciem. No i zastanawiasz się po jakimś czasie trwania relacji, dlaczego mój partner ma mnie, kolokwialnie rzecz ujmując, w nosie. Kiedy masz przeprowadzkę, ale twój mężczyzna ma już spotkanie z kolegami, no i musi pójść na to piwo, no to wiadomą sprawą jest, że to jest moment, w którym liczymy na naszych partnerów. To jest dokładnie ta sytuacja, w której ta męska ręka pozwala nam poczuć się nie dość, że kobietą, to jeszcze czujemy się bezpiecznie, czujemy się zaopiekowane, czujemy, że jesteśmy dla niego ważne. No ale on ma spotkanie z kolegami i mówi ci: sorry, kochanie, dasz radę, wierzę w ciebie. No i okej. Zazwyczaj jest nam przykro, jest nam smutno, ale tak jak intensywnie ten smutek potrafi się w nas pojawiać, tak samo szybko potrafi się rozpływać jak chmury na niebie i zapominamy o tym, że tak naprawdę w tej sytuacji nie mogłyśmy liczyć na naszego partnera. Tych sytuacji może pojawiać się coraz więcej, a my jak zawsze gdzieś tam pocierpimy, przecierpimy, jest nam smutno, przykro, ale na drugi dzień widzimy się i on udaje, że wszystko jest w porządku, więc my też nie chcemy przecież mieć jakiegoś takiego toporu niezgody, niezakopanego, no bo po co, bo jest miło, bo chcę mieć ten miły dzień z nim, prawda? No i tu jest błąd w sztuce, ponieważ ludzi należy traktować z wzajemnością, a naszego partnera w szczególności. Mówiłam Wam nieraz o regule lustra. Jest to jedna z reguł, które szalenie Wam polecam. Jeżeli Wasz mężczyzna jest zbyt zajęty, żeby Wam pomóc wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujecie wsparcia, albo rzeczywiście macie wypadek gdzieś na drodze i dzwonicie do niego i nie wiecie, co macie robić, a on nie ma czasu z Wami porozmawiać, bo on jest gdzieś tam, on coś tam robi, on jest na siłowni, on teraz rozmawia z kolegą, no to jest to w jednoznaczny sposób pokazanie nam, że nie jesteś dla nas na tyle ważna, na ile w mojej ocenie partnerka powinna być, bo są pewne sytuacje, w których rzeczywiście partner powinien wiedzieć: chłopaki, słuchajcie, moja kobieta mnie potrzebuje. I krótka piłka. Jeżeli tak nie jest, to przy następnej okazji, kiedy on poprosi cię: kochanie, zrób ciasto, bo jedziemy do mamy. Wiesz co, kotek, mam spotkanie z koleżankami. Nie wiem, czy dam radę w ogóle pojechać do mamy z tobą. Jedź sam. Next time. Kiedy zdechł ci chomik, jest ci bardzo przykro i smutno i chciałabyś, żeby przyszedł do ciebie wieczorem i po prostu był przy tobie,
no a on woli zostać z kolegami, bo akurat grają w Xboxa, no to przy następnej sytuacji, kiedy on będzie chciał, żebyś ty była przy nim, albo żebyś gdzieś się z nim wybrała, albo żebyś w czymś mu pomogła, albo żebyś zrobiła dla niego kolację, to powiedz mu, że no sorry, ale zaplanowałam sobie już coś na ten wieczór. I możesz nawet pójść do innego pokoju i zrobić sobie jogę, a potem pójść pod prysznic. I możesz dać mu odczuć, że jego potrzeby są dla ciebie w tym momencie na samym dole listy priorytetów. Niech się nie stanie twoim nawykiem, zresztą w żadnej relacji, nie tylko tej z partnerem, bycie ciepłą dla ludzi, którzy dają ci zimno. Bycie empatyczną dla ludzi, którzy tej empatii dla ciebie nie mają. Bycie świetnym słuchaczem dla ludzi, którzy ciebie w jakiś sposób nigdy nie mają czasu wysłuchać i zawsze coś jest ważniejsze, albo już muszą się położyć, spać, albo coś innego i zawsze coś, 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 a ty ciągle czujesz, że jesteś spychana na margines. To jest coś, co my uprawiamy, to jest nasz schemat. I zazwyczaj w każdej relacji ten schemat powielamy. Zastanów się, w której relacji czujesz, że masz balans, a w której czujesz, że dajesz dużo więcej. I traktuj ludzi z wzajemnością. Naprawdę nic się nie stanie, jak powiesz swojemu partnerowi, słuchaj, masz świetny plan, dasz radę, działaj. Ja mam spotkanie z Gośką, ja wychodzę teraz na lody, ja już sobie zaplanowałam. Daj ludziom poczuć to, co ty czujesz niejednokrotnie. I teraz tutaj jest do przeskoczenia tylko jedno wyzwanie, bo ty najczęściej czujesz się bardzo źle ze sobą, kiedy odmówisz, kiedy zrobisz coś w końcu dla siebie, zamiast robić coś dla kogoś. Nie czuj się źle ze sobą, bo ci ludzie, którzy nie mają czasu ciebie wysłuchać, ciebie wesprzeć, szczególnie partner, który powinien być w pewnych momentach dla ciebie, oni nie mają skrupułów. On się nie czuje winny wtedy, kiedy gra w Xboxa, a ty te kartony sama przynosisz. No come on. On się nie czuje źle, więc ty też przestań czuć się źle. Co się dzieje, kiedy zaczynamy traktować naszego partnera z wzajemnością? Mamy dwa scenariusze tutaj. Albo w magiczny sposób zobaczycie, że wasz partner częściej jest dla was dostępny, więcej inwestuje, więcej ma pomysłów na wspólnie spędzany czas. Albo zauważysz, że dystans między wami powiększa się i powiększa. I wtedy, uwaga, tu jest moje słowo, którego dawno nie używałam. Wtedy jest to czas, w którym trzeba powiedzieć next. Tak jest, dziewczyny. To jest podpunkt numer pierwszy. Ja na pewno jestem winna. Podpunkt numer dwa. No, tutaj też w moim rachunku sumienia pojawił się we wcześniejszym związku, a nawet dwóch związkach. Rzeczywiście, odizolowałam się od moich ludzi. Odizolowanie dziewczyny jest jedną z tych rzeczy, których nigdy nie robimy dla mężczyzny. Zaraz obgadamy sobie dwie formy odizolowywania się, bo albo będzie tak, że mężczyzna będzie nas prosił o to, żebyśmy nie wychodziły z koleżankami. Ja miałam dokładnie taką sytuację, że jak miałam spotkanie w mojej drugiej relacji, która nie była najzdrowsza, tak to ujmijmy, miałam spotkanie z koleżankami, miałam iść do kina. Słuchajcie, 2 godziny przed tym kinem mój partner do mnie zadzwonił, że strasznie się źle czuje, jak go głowa boli, w ogóle tak okropnie. No i między młotem a kowadłem. Ja, dobra dziewczyna wówczas, powiedziałam moim koleżankom, że no jadę do partnera, bo on się bardzo źle czuje. W magiczny sposób, jak tylko byłam u niego, zauważyłam, że w ogóle nic mu nie jest, nic mu nie dolega. To była tylko i wyłącznie toksyczna rozgrywka i test dla mnie, czy wybiorę go, czy wybiorę je. I to była kolejna toksyczna zagrywka, którą ja jako dobra dziewczyna po prostu znosiłam jedną za drugą, za trzecią. I nieubłagalnie z czasem po prostu odizolowałam się od wszystkich moich ludzi. Dziewczyny, nie róbcie tego dla nikogo. Jeżeli mężczyzna was prosi, nie wychodźcie z koleżankami, nie spotykajcie się z rodziną, bo rodzina mnie nie lubi, jest przeciwko mnie, oni cię nastawiają, nie tak jak... Dziewczyno, nie wychodź na fitness, po co ci sport, wszystko chcę robić razem z wami. Niepostrzeżenie budzimy się w miejscu, w którym nie mamy naszych ludzi, nie mamy naszej rodziny i jest to największy zwiastun toksycznej relacji. Próba odizolowania was od waszego świata, od waszej strefy komfortu. Pamiętajcie, że wasi przyjaciele i wasza rodzina to są ludzie, którzy są po waszej stronie boiska. Oni chcą dla was jak najlepiej i potrafią dużo bardziej logicznie ocenić sytuację, w jakiej jesteście. Więc zobaczcie, co się dzieje w przypadku kobiety, która jest odizolowana. Ona nawet nie ma osoby, która może jej powiedzieć: halo, on tobą manipuluje, halo, to wygląda jak kłamstwo, to wygląda podejrzanie, to nie jest w porządku.
Dziewczyna, która się odizoluje, nie ma tego głosu rozsądku z boku. Nie ma kogoś, kto mógłby skonfrontować to, co dzieje się u niej w relacji, z rzeczywistością. A prawda jest taka, że toksyczny partner zawsze będzie wami manipulował, zawsze będzie przedstawiał wszystko tak, że on jest niczemu winny, wszystko jest na twoich barkach. Będzie manipulował sytuacją, obracał kota ogonem, stosował gaslighting. W pewnym momencie nie będziecie już wiedziały, co jest czarne, co jest białe, co jest prawdą, co jest kłamstwem. I nawet nie będziecie miały osoby, z którą możecie to przegadać, bo po czasie jest wam głupio odezwać się do koleżanek. Drugi typ izolowania się to jest typ, który same wybieramy dla siebie poprzez to, że najczęściej mamy lękowy styl przywiązywania się i po prostu przyklejamy się jak takie małe kurczaczki do naszych partnerów i wszystko chcemy robić razem i nasze życie po prostu tak naprawdę staje się życiem partnera. Wszystko, co kręci się wokół niego, jest nasze. Słuchajcie, tutaj przede wszystkim proponuję wam współpracę z terapeutą, ale również możecie zawsze wrócić do tego, kim byłyście przed relacją. Jak spędzałyście czas, czemu się oddawałyście, z kim się spotykałyście, jakie hobby miałyście i po prostu możecie narzucić sobie rutynę, w której wracacie do tego wszystkiego. Powolutku. Do przyjaciół, do znajomych, do hobby, żeby z tego życia nie rezygnować. To przy współpracy z terapeutą myślę, że pozwoli wam zachować zdrowy balans między tym, jak ważny jest wasz partner i jak ważne są wciąż wasze sprawy, wasze hobby, wasz świat, przede wszystkim ten świat, w którym są wasi ludzie. To jest niesamowicie ważne. Co robić w pierwszej sytuacji, bo o tym nie wspomniałam, kiedy to wasz partner próbuje was odizolować, tutaj musimy postawić granicę. Rozumiem, że może cię to boleć w jakiś sposób. Może jest to dla ciebie niezrozumiałe. Ale ja wychodzę z moimi koleżankami. Jeżeli to cię boli, to jest to twoje wyzwanie do przepracowania. Wierzę w ciebie, na pewno poradzisz sobie. Jest w dzisiejszych czasach tyle sposobów na to, żeby sobie radzić. Bo jeżeli masz partnera lękowego, jeżeli partner mierzy się ze swoimi demonami, każdy z nas je ma, no to niech działa, niech pracuje nad nimi. Ale ty nie musisz się izolować, żeby tym zachowaniem dawać mu poczucie bezpieczeństwa, spokoju. Nie jesteś za przeproszeniem, niczyim tamponem emocjonalnym, żeby regulować jego braki pewności siebie tym, że będziesz w domu i nie będziesz miał żadnych innych ludzi. To jest jego problem, więc niech się tym zajmie. A ty trzymasz granice. Zależy mi na sporcie, więc wychodzę na boks. Zależy mi na moich znajomościach z koleżankami. Kocham moją rodzinę i nie odizoluję się od niej. Będę się spotykała z rodzicami, będę się spotykała z siostrą i bratem. Ci ludzie byli w moim życiu długo przed tobą. I są to dla mnie ważni ludzie. Trzecia rzecz, której nigdy nie rób dla mężczyzny, nie zadłużaj się dla niego. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe i kwestie związane z kasą, słuchajcie, nie ma takiej opcji, że jesteśmy razem, kocham cię, twoje długi to moje długi. No nie, sorry. Jeżeli wasz mężczyzna znalazł się w tarapatach, to pomagając mu, wyręczając go, po pierwsze, zabieramy mu trochę jego męską energię. Po drugie, wyłączamy jego instynkty naturalne, które każdy z nas ma w sobie, tak naprawdę niezależnie od płci. Naważyłam piwa, zastanawiam się nad strategią rozwiązania moich problemów i zaczynam je powolutku rozwiązywać. W ten sposób mogę nauczyć się, jak sobie lepiej radzić finansowo, jak dysponować moimi pieniążkami w lepszy sposób na przyszłość. W ten sposób też wiem, żeby być może nie podejmować zbyt emocjonalnych decyzji. Jest w tym bardzo dużo wiedzy i nauki, kiedy nie dostaniemy pomocy w tarapatach. Naprawdę. Wydaje nam się, że pomoc to jest ta rzecz, którą zawsze powinniśmy jako osoba bliska. Nieprawda. Pomaganie czasami, niestety, cofa ludzi w rozwoju. Taka jest prawda. Zauważcie również, że mężczyzna tak naprawdę, kiedy ma problemy finansowe, to szybciej uda się z tymi problemami do rodziców, brata, do swojego ziomka, do kogokolwiek, byleby nie do swojej partnerki. Ba, będzie nawet udawał przed partnerką, że on nie ma żadnych problemów, bo nie chciałby pokazać siebie z tej strony kobiecie. Mężczyzna, który robi z siebie ofiarę, który narzeka, że życie jest niesprawiedliwe, że wszyscy mają, a on biedny nie, to jest typ mężczyzny, którego polecam wam unikać i jest to dla mnie next, dlatego że taki mężczyzna będzie po prostu cię wykorzystywał. Będzie grał na twoim cudownym, wielkim sercu, pełnym empatii, które będzie chciało go uratować za każdym razem, kiedy on będzie w
tarapatach. I później mamy takich mężczyzn, którzy z nami chcą mieszkać i jest nam tak miło, bo chcą z nami mieszkać, ale nigdy nie kupują niczego do lodówki. Okazuje się, że my tą lodówkę wypełniamy, my kupujemy chemię, my płacimy za rachunki. Byliśmy dogadani, że zrzucamy się po połowie, ale jakimś cudem on jest zawsze spóźniony, bo zawsze mu brakuje, bo zawsze ma inne wypadki, bo ciągle mu coś wypada i tak dalej, i tak dalej. Lista zawsze się wydłuża. Więc zwróćcie uwagę na to, czy macie do czynienia z partnerem, który zawsze robi z siebie ofiarę okoliczności, bo jest to typ mężczyzny, który jest nastawiony na wykorzystywanie i tak naprawdę nawet nie przejmuje się tym, co o nim myślisz. Jest to znak, że nie jest to dobry materiał na partnera. Wasz partner zawsze będzie chciał w waszych oczach być jak ten wielki bohater, jak rycerz na białym koniu, który w ogóle nie ma problemów finansowych, będzie próbował sobie z nimi poradzić na własną rękę. Nasi partnerzy to nasi mężczyźni, dorośli, to nie są nasze dzieci, więc przestańmy za nich rozwiązywać wszystkie ich problemy. Przestańmy im szukać pracy, szukać im mieszkania, płacić ich długi. Przestańmy robić to wszystko. To po pierwsze. A teraz po drugie, co robić w takiej sytuacji, bo sytuacja jest jak najbardziej niekomfortową sytuacją. No jeżeli mój partner przychodzi do mnie z prośbą o pomoc, no to przecież jestem jego partnerką, powinna mu pomóc, prawda? No i mimo wszystko, mimo tego, że zgadzacie się w pewnej części, mam nadzieję, przynajmniej ze mną, logicznie, no to jest ta emocjonalna część nas, która w takiej sytuacji czuje się bardzo niekomfortowo. Naszą rolą, rolą kobiety, najpiękniejszą naszą tak naprawdę rolą, którą zawsze powinnyśmy mieć dla naszych partnerów, tą część siebie, to jest wiara w naszych partnerów. Wierzę, że sobie świetnie poradzisz. Jesteś inteligentnym gościem. Każdy w życiu ma przeboje, ma wyzwania, ma zakręty. Ja nie wątpię w ciebie. Dasz radę. I to jest nasza rola. Nasza rola to nie jest, wiesz, ubieram spodnie, dobra. Dobra, mały, zapłacę za ciebie. Nie przejmuj się. Mamuśka jest obok. Nie płacz, będzie dobrze. To nie jest nasza rola, więc przestańmy. Punkt czwarty. Na co od dzisiaj nie będziemy pozwalały naszym mężczyznom? W sytuacji, w której twój mężczyzna namawia cię, żebyś zrezygnowała ze szkoły, studiów, z czymkolwiek związanym z twoją karierą, być może chciałby, żebyś zrezygnowała z pracy. Dziewczyny, nie zgadzamy się na to. Po pierwsze, primo, jedno z najważniejszych. Nasz partner zawsze powinien nam dmuchać w nasze żagle, chcieć, żebyśmy się rozwijały, być z nas dumnym. Tego chcemy od zdrowej relacji. Nie mężczyznę, który tak naprawdę ogranicza nasz rozwój. Być może wydaje mu się, że za mało czasu spędzacie razem. Remedium na taką sytuację jest planowanie z dużym wyprzedzeniem czasowym wspólnych weekendów, wspólnych wyjść, wspólnych wakacji. Ale nie rezygnacja z czegoś, co jest dla ciebie ważne, żeby uszczęśliwić partnera. Nigdy nie pij alkoholu tylko dlatego, że on pije alkohol i namawia cię na drinka, bo boisz się, że zaraz wyjdziesz na sztywną, że zaraz wyjdziesz na księżniczkę, która jedyna w towarzystwie nie pije. Z dumą bądź tą jedyną w towarzystwie, która nie pije. Z dumą powiedz, że ty nie bierzesz narkotyków, to nie dla ciebie. Z dumą powiedz, że ty nie jesz fast foodów, mimo że twój mężczyzna lubi i dla niego kwestie zdrowotne nie są takie ważne, on lubi, więc czemu robisz problemy, czemu musisz być tą księżniczką, bo to ci nie pasuje, to ci nie pasuje. Tak, to mi nie pasuje, bo zdrowe jedzenie jest dla mnie ważne. Słuchajcie, musicie wiedzieć przede wszystkim, kim jesteście. Nie zmieniajcie tych standardów. Nie zmieniajcie waszego lifestyle'u tylko i wyłącznie po to, żeby dopasować się do jego lifestyle'u. Nigdy nie! Wiem, że jestem winna, wielokrotnie byłam winna. Myślę, że każda z nas, chociaż raz, jest winna temu, że usprawiedliwiamy naszych partnerów. Jasne, że jeżeli kogoś kochamy, to staramy się zawsze znaleźć jakieś usprawiedliwienie za przewinienia, za kłamstwa, za wyzwiska, za krzyki, za awantury, za traktowanie nas bez szacunku. Zawsze staramy się usprawiedliwić naszych partnerów i to jest wielki błąd. Dlaczego? Dlatego, że kiedy dzieje się coś, co nam się nie podoba, to musi to zostać powiedziane i musi to zostać pokazane. Jeżeli tego nie będzie, to ustanawiamy w relacji nowy standard, w którym zaczyna to wszystko przechodzić, uchodzić na sucho. Kobiety, mamy taki system w nas, że chcemy usprawiedliwić mężczyzn, ale też mamy drugi system w nas, to są nasze odczucia,
Czasami brzuszek, czasami gardło, czasami jakaś inna część ciała mówi nam: kurczę, nie spodobała mi się ta sytuacja. I to jest nasz kierunkowskaz. Jeżeli poczujecie to, to zastanówcie się nad sytuacją, która miała miejsce. I jeżeli jest kłamstwo, jest wyzwisko i jeżeli dzieją się rzeczy, które nas po prostu bolą, nie usprawiedliwiajcie i nie odpuszczajcie tak łatwo. Każdy z nas ma gorsze dni, co nie znaczy, że mamy prawo do tego, żeby krzyczeć, tupać, bić, wyzywać. To jest zawsze nasza decyzja, co my z tym złym dniem zrobimy i jaka będzie nasza reakcja. Każdy z nas ma również przeszłość, która czasami bywa ciężka, bywa trudna, bywa wyzwaniem. Co nie znaczy, że teraz dlatego, że mój tato był alkoholikiem, to ja będę okrutny dla mojej kobiety, a ona ma to znosić. To nie znaczy, że moja była partnerka mnie zdradziła, no to teraz ja będę kontrolujący i będę podejrzliwy i będę zakładał ci podsłuchy i będę jeździł za tobą autem, bo mam traumę. No nie. Dlaczego my mamy płacić cenę za czyjąś przeszłość? Czyjaś przeszłość to jest wyzwanie tej osoby. I chociaż bywa to wyzwanie wielkie i trudne, to czasami, jeżeli jest to zbyt duże wyzwanie, żeby ten partner był dla ciebie zdrowym partnerem, to trzeba powiedzieć mu next. Trzymam za ciebie kciuki, żebyś sobie z tym poradził. Ale to jest za duża cena, którą my płacimy emocjonalnie za pewne relacje. Musicie sobie z tego zdać sprawę. Nie może być tak, że wasz partner będzie się czuł dobrze waszym kosztem. Musicie się zapytać, jaka jest cena za to, za tą relację. I ostatni podpunkt na mojej liście dzisiaj. To nigdy nie pozwalaj mężczyźnie na to, żeby traktował cię źle publicznie. Jeżeli pozwala sobie na to przy twojej rodzinie, przyjaciołach, tak naprawdę w mojej książce jedna szansa. Jedna szansa. I proponuję wam dużą reakcję. Czyli podkreślamy to, że nie podoba mi się to, jak mnie potraktowałeś, wracamy do domu i nie mamy ochoty rozmawiać, jesteśmy w swoim świecie i pokazujemy swoim zachowaniem, że zraniłaś mnie. Kiedy my tego nie robimy, dziewczyny, kiedy my przechodzimy tak szybko do porządku dziennego po dużej sprawie, to niestety umniejszamy naszym słowom. Czasami jest tak, że dochodzi do jakiejś sytuacji publicznie, mężczyzna was wyzywa, sytuacja dobrze mi znana, bo kiedy pracowałam na lotnisku, to bardzo często widziałam rodziny, które szły, wiecie, z dzieciakami na wakacje, każdy z taką małą walizeczką i widzę, jak partner po prostu krzyczy na tą żonę, bo czegoś zapomniała i przecinki, przecinki, przecinki. A ta biedna idzie i nic nie robi, kiedy powinno mieć miejsce postawienie granicy. Słuchaj, nie będę tego słuchała. Zobaczymy się w samolocie. I biorę dzieciaki, idę w inne miejsce, stawiam granicę. To jest zachowanie, które jest nie do zaakceptowania. Sama miałam taką sytuację z moim partnerem teraz, że wybraliśmy się do lekarza i podeszłam do recepcji i zaczęłam mówić do pani, tłumaczyć moją sytuację, dlaczego tu jestem i po co przyszłam. No i mój partner, jak tylko zaczęłam mówić, to zaczął, że tak powiem, przedstawiać moją sytuację za mnie. A zatem może się wydawać, że to nie jest duża sytuacja, ale ja się poczułam bardzo niekomfortowo, bo jeżeli ja z kimś rozmawiam, a mój partner się wcina, no to spojrzałam się bardzo jednoznacznie, także nawet pani się spojrzała na mojego partnera przerażona i powiedziała o-o. Więc ona już nawet odczuła tutaj ciężką atmosferę. Ja miałam zimę w oczach, potrafię zrobić taki wzrok, myślę, że każda z nas ma swoje minki odpowiednie na takie okazje. I mój partner od razu, przepraszam, proszę, ja wytłumaczyłam moją sprawę do końca pani. No a następnie powiedziałam mojemu partnerowi, jak już opuściliśmy to miejsce, że nigdy więcej sobie nie życzę, żeby zaczynał rozmowę w momencie, kiedy ja rozmawiam z kimś i żeby mi przerywał i żeby się wcinał. Bo jestem dorosłą kobietą, która potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Próbował mi pomóc, intencja była dobra, bo jestem w Ameryce i no jednak jego biegły angielski być może pomyślał sobie, że mi pomaga. Ale było to nieuprzejme z jego strony, więc nie omieszkałam zrobić minę, to jest ta duża reakcja. I nawet nie wstydziłam się, że ta pani to zobaczy, niech zobaczy, niech poczuje mój partner, co zrobił. A następnie podkreśliłam to jeszcze raz, bardzo spokojnie, ale bardzo dosadnie, że nigdy więcej sobie tego nie życzę. I zadziałało. Od tej pory milczy jak grób i nawet jak się poplączę z moim angielskim, bo nie jest to mój pierwszy język i nawet jak mi zabraknie słowa,
to jednak suma summarum potrafię się dogadać, ogarnąć swoje sprawy. Daje mi to poczucie sprawczości i każdy zna swoje miejsce w szeregu. Więc dziewczyny, w takich sytuacjach, czy są mniejsze, czy są większe, jak poczujecie jakiś dyskomfort, to zareagujcie, postawcie granice. Pokażcie, ja tu jestem i nie będziesz mnie tak traktował. Tyle wystarczy tak naprawdę, żeby nauczyć ludzi szacunku do nas, żeby podwyższyć swoją wartość, żeby podwyższyć swoją atrakcyjność i zobaczycie, jakie magiczne zmiany zachodzą w relacjach. Mam feedback od moich podopiecznych, które ze mną współpracują. By the way, gdybyście chciały, oczywiście konsultacje są dla Was dostępne, zerknijcie na moją stronę www albo napiszcie do mnie maila. Ten feedback jest taki, że Maxi, walczyłam 2 lata o to, żeby opublikował zdjęcie na Facebooku. A nagle to on mnie prosi, żeby opublikować zdjęcie na Facebooku, a mi już nawet na tym nie zależy. To wszystko zaczęło się tak zmieniać. Nagle mężczyzna, który w pierwszym roku mówił mi, że nie stać go na to, żeby gdzieś wychodzić i po prostu tak ma, dzisiaj planuje weekendy ze mną. Jeżeli wprowadzicie zmiany na kilkunastu płaszczyznach i zacznie Wam zależeć na sobie bardziej niż na Waszych partnerach, zobaczycie, jakie wielkie, magiczne zmiany mogą się zadziać. Ja za każdym razem cieszę się, kiedy wracacie do mnie z update'ami tego typu. Także dziewczyny, wsłuchajcie się, zastanówcie się, ile grzechów macie na swoich listach, w waszych rachunkach sumienia. Ściskam Was, trzymam za Was kciuki, wprowadzajcie zmiany. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziak! Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.